Siemaneczko, ja jestem Lucek, witam was na kolejnym odcinku z Drivera San Francisco. Słuchajcie, dzisiaj jest taki specjalny odcineczek, bo byłem na siłce i zapomniałem dzisiaj bita zrobić. Bicepsu, trening na biceps. I będę musiał go zrobić w domu, więc umówmy się, że jak jakiejś misji nie wykonam, coś wtopię, coś mi nie pójdzie, to wezmę sobie hantel i zrobię parę ćwiczeń. W ogóle co to jest? American Motors? Pacer. Dziwne, nie? Taki dziwne samochody się pojawiły w ogóle. O, tu mamy nawet Cabrio Mustanga, takiego starego. Także co, na razie handli sobie jeszcze nie przyniosłem. Ale jak coś tam w topie, to będę musiał pójść, no. Widziałem tam chyba Vipera, poczekaj. Chyba był Viperek. Nie, policyjna korwetta. Dobra, wiecie co? Policja nam się przyda, bo tutaj niedaleko jest. Jakaś chyba misja policyjna. Co to było? Tu chyba Audi jakieś jechało Q5 czy coś takiego. Nie, co to za Audica jest? Sprawdzę, bo nie widzę. Q7. Okej. Spoko opcja. Co my tu mamy? Filmowe. Uciekinier. 10 tysięcy tylko, dobra, zróbmy, jak już wzięliśmy sobie to, to niech tam będzie, ale no, kasa taka, no, niezadowalająca. To jakieś retro. Aha, dobra, ja mam gonić. Muszę go mocno, co to za fura jest? Ford Gran Torino. I teraz znowu mamy coś takiego, mieliśmy już takie podobne misje, nie? Że jechaliśmy jakimś bardzo starym, klasycznym samochodem i mieliśmy wszędzie dookoła samochody właśnie z tego okresu. To jest bardzo fajne w Driverze. Mamy taki, no, po prostu taki powrót do, powiedzmy, tych starszych lat. Dobra, co? Rozwalamy go klasycznie. Ja wam powiem, to jest wyzwanie. Tu chodzi o to, żeby jak najszybciej aha, nie mogę robić shiftów. Dobra. I nie mogę w ogóle niczego używać. O, pierwszy glitch, kurde, w tej grze trafił się, tak że przeniknąłem przez tamte rzeczy. Pyk, a my gonimy chyba Chevroleta SS El Camino, zdaje się. Pamiętam ten samochód, jak grałem w Need for Speed Awarda, że to był taki, no, ciężki w prowadzeniu samochodzik. Ale dosyć dobrze przyspieszał na nitrze i mało kto go wybierał, bo właśnie był trudny do jazdy. Need for Speed World w ogóle się odrodził jakiś czas temu i nawet tam sporo w niego pograłem, ale finalnie no, to już nie jest to samo, nie? Co kiedyś. Dobra, musimy jak najszybciej go rozwalić. Pyk! Ja wielokrotnie wam zwracałem uwagę na to, że w tej grze i w ogóle chyba w każdej grze wyścigowej jest bardzo dużo rowerów. Zawsze na poboczach gdzieś są postawione rowery. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, no czemu rowery, tak? Czemu nie coś innego? W każdej grze, nieważne czy jeździmy w San Francisco, czy w jakimś Palm City, w jakimś Need for Speedzie, czy coś, czy nawet w Burnout Paradise były rowery. Jakby, czemu nie skutery? Tu skutery chyba też w Driverze są. No dobra, wiecie co, nie poszło mi najlepiej, prawdę mówiąc, poszło mi słabo. Ale tak, ostatnio ustaliliście, czytałem wasze komentarze pod odcinkami z Drivera San Francisco i pisaliście, że ten mnożnik punktów, który odblokowałem, on się tyczy tylko i wyłącznie takich stuntów, driftów, tego typu rzeczy. Szkoda, kurde, wielka szkoda, bo ja myślałem, że na przykład będę dostawał więcej, wiesz, fuel, rocket fuel za... O, na przykład takie rzeczy, nie? Tu mamy za 2000. Wbrew pozorom opłaca się robić te różne rzeczy, bo może jest mało za to tych punktów. Czasami udaje się coś odblokować z tych misji, wiecie? Więc warto sobie to zrobić nieraz, nawet jeśli jest za małą ilość punktów. I chyba jak się zrobi pierwszy raz, powiedzmy jakiś wyścig... O, 35 tysięcy, dobra, to mogę zrobić. Lamborghini Japla. Jak się zrobi pierwszy raz, to się dostaje bonus. Czyli dostajemy podwójną ilość tych punktów, nie? To jest spoko. Dobra, wiecie co? Wybierzmy sobie jakiś, bo będziemy pewnie się z tymi Lambosami ścigać. To wybierzmy sobie jakiś fajny samochodzik. Spróbujmy to rozwalić Abarthem. Ty, ale to jest nowa fura.
W sensie, ona chyba nie występowała wcześniej, jak graliśmy sobie, nie? Zapomniałem, jak się tutaj kamerkę zmieniało. Tutaj to, tu to, tu to. Tu nitro. Ty, patrz, czekaj, czekaj. Czy on się buja podczas gdy dodaje gaz? Za mały silniczek, żeby tam go bujało. Czekaj. Chyba trochę go buja. Ej, wbrew pozorom to są, takie małe autka są bardzo ciekawe. Na przykład ja się ostatnio zainteresowałem Fiatem. Takim małym Fiacikiem, często one po miastach jeżdżą. I kurde, to zapierdziała, to jest dosyć szerokie, to jest zresztą to samo co to, tylko że takie nowsze, no. I to zapierdziela, to wiesz, tam nie potrzeba wielkiego silnika. O, to jest super szybkie, małe autka mają coś w sobie, serio. Dobra, ciśniemy, zobaczymy. Lamborghini Japla, czy Japla, nie wiem jak to się czyta. Kontra moje Ferrari. No co, z Ferrari miało to kiedyś coś wspólnego, już chyba, jak to jest, Ferrari chyba nie należy do Fiata? Czy coś innego go kupiło? Volkswagen w kupnie, jak to było z tym Fiatem? Wiem, że należał do... O, żeż ty w mordę, mnie tylko ścigają? Wiem, że należało Ferrari do Fiata, a teraz nie wiem jak jest. Dobra, ty patrz, a nie, dobrze, policja ich też goni i powinni w sumie ich gonić przede wszystkim, bo oni mają lepsze samochody i są na przodzie i jeżdżą, wiesz. Bardziej hardkorowo niż ja. Gdyby tu tych 15 checkpointów, to tu zaraz koniec. No nie. Dobra, czekaj, czekaj, czekaj. Nie, akurat mnie przyblokowali. Patrz, jakie cwaniaki, gościu. Ej, naprawdę trzeba zauważyć, że te boty świetnie omijają jakieś różne kraksy. Ja też może nie jestem najfajniejszy w zderzaniu, ale czasami naprawdę high intelligent. Pyk. W ogóle, aha, bo to jest DeLorean. Chciałem powiedzieć, że ta Lamborghini Japla przypomina, czy Japla przypomina DeLoreana. A to był DeLorean, a tutaj mamy już Lamborghini. Fajne są te starsze autka, kurde. No dobra, tu sobie zderzyliśmy. I... A myślicie, że wziąłem nieodpowiedni samochód? Fiat powinien dać radę, to jest Fiat. Czekaj, gdzie oni w ogóle jadą? Aha, o, tutaj skręcają, okej. Mamy coś... Nie no, tutaj w sumie na takie sportowe samochody to powinno wystarczyć jakieś normalne auto nawet. Pyk! Ale kurde, jak oni to robią w ostatniej chwili, nie? A, znowu skręcają. Powiem wam, że słabo jeżdżą te boty, albo po prostu... Mnie dorwą, coś się dzieje? Dobra, spróbujmy trochę podgonić. Jeszcze 5 checkpointów, nie ma żartów. Uwzięli się na mnie gliniarze. Nie, czekaj, wracamy tutaj. Trochę tam zboostowałem. O, tutaj mamy coś dużego. Security. Trochę go bujnęło, dobrze. O, tu coś mamy. Przeżył to, przeżył, pa. Przeciwnik skasowany, ekstra. Czekaj, czekaj, bo mnie tutaj Fiacika zatrzymali. No to nie jest Fiacik, to jest Abarth, no ale wiadomo. Czekaj, czekaj, co my tu mamy? Tu coś jest. O, chciałem go tak fajnie przyblokować bokiem. O, patrz, kurde, jak oni to robią. Ej, ale zapierniczał. Nie wiem, czy mi się uda. Jeszcze dosłownie chyba ostatni checkpoint. Shit. I faktycznie, wygrali to? Nie. Nie, no musi być jeszcze jeden, chyba, że ja coś źle policzyłem. Wygrałem chyba. Patrz przed całą metą, gościu. Ciśniemy, ciśniemy. O nie, przeżył to, przeżył to. Dawaj, Fiat. Ruszył, ruszył. O, tu jest meta, tu jest meta. Tu mam coś małego. Akurat Fiacik. Dawaj, Team Fiat. Pyk. Przeżył.
Jest! Mówiłem, że wygram Fiatem. Okej, dobra, wszyscy przeciwnicy skasowani. Teraz chyba musimy uciec z policji. Tak, zgub policję. No to już może nie być takie proste, ale mówię, no Fiacik jest trudny do trafienia, to jest malutkie. A poza tym jest bardzo zwrotny. Tylko mamy tu napęd naprzód, więc wiecie, jest podsterowny trochę samochodzik. Jedziemy na skróty. Ale dobrze skręca, dobrze, tego Range Rovera tam ładnie wyminąłem. Tutaj musimy się trzymać raczej asfaltu, opony mamy szosowe. Dobra, jaki plan tutaj? Bo chyba faktycznie po tym wyścigu muszę zgubić policję, żeby go jakby... Oh shit. Żeby go jakby zakończyć. Żeby wygrać, nie? Dobra, ciśniemy. Nitro. Kurde, ej, bo mi się kończy samochód. To jest w ogóle jakaś wersja Supersport. Albo nie wiem, co znaczy SS w nazwie tego samochodu. Aha, ulepszyliśmy sobie moc tego... Moc umysłu naszego gościa. Więc teraz mamy dłuższe nitro także. Dobra, przesiadamy się tu. I robimy deszcz meteorytów. Bo mi tam, kurde, już Fiacik się kończy powoli. O nie! Sam się skasowałem! Oh shit! Dobra, żeby nie było, siła musi się zgadzać. Uwierzę, jak coś wtopię to. Będziemy to naprawiać. Więc tak, tu mamy 15 kilo chyba na jednej łapie i 15 na drugiej. Wish me luck. Proste plecy. Raz. Dwa. Cztery. Pięć. Wszyscy trenerzy personalni dawać znać w komentarzach, czy prawidłowo wykonałem ćwiczenie, a ja restartuję zadanie. I ponownie wszystkich przeciwników skasowałem i wiecie co, nawet nie musiałem jechać do końca wyścigu, tylko wystarczyło skasować wszystkich i jakby checkpointy mi zniknęły. Jedyne co muszę zrobić, to teraz zgubić policję. Jak widzicie, grają mną w piłkę, raczej w rugby, bo jesteśmy w Stanach. Rugby to też w sumie piłka, tylko taka trochę inna niż europejska. Cisną mnie korwetę i słuchajcie, korwety kontra mały Fiacik, no. To co my możemy zrobić? No możemy jechać tylko w miejsca, które są bardzo takie kręte, bo jedynie tam możemy wygrać. Korwetta nie jest aż tak zwinna jak mały Fiacik, prawda? Więc to ciasne uliczki. Dużo nitra, bo oczywiście no, to jest jednak mały Fiacik, a nie super szybka korwetta. C6. Dziwnie się tym jedzieć, człowieku. W samochodach z napędem na tył jest tak, że jeśli... Że jeśli chcesz wyprostować samochód podczas ślizgu, to puszczasz gaz i samochód się prostuje, po prostu, nie? A w samochodach z napędem naprzód jest tak, że musisz tego gazu... What? Ja nie mam ochoty robić tego... W samochodach z napędem naprzód jest tak, że musisz dodać gaz, żeby się wyprostował, ale kurde! To nic, jeszcze raz. O, jeszcze się przywaliłem w nogę. O. Pięć na pewno? Nie, teraz będzie chyba piąte. Dobra. Powiem wam, że gdyby każdy gracz przy każdej porażce robił sobie kilka ćwiczeń, to świat byłby lżejszy, naprawdę. Cholera, wiecie jak trudno było zrobić tą misję?
Ale chyba się udało. Musiałem, wiecie co, uciec się nie dało tym gliniarzom. Musiałem ich wszystkich rozwalić, po prostu jeden po drugim. Całą tą hordę, która mnie goniła wcześniej, którą widzieliście, teraz po prostu musiałem ich wszystkich pojedynczo rozwalić. No, Fiat nie był to najlepszy wybór. Patrzcie, jakie on ma w ogóle, tutaj widać dobrze w tym. Jakie on ma cieniutkie kółeczka. Wow, to jest szok! Ale wiecie co? Tak, gramy sobie Drivera San Francisco. Ja wiem, że może niektórzy z was oglądają już dawno po publikacji tego filmu tę serię, ale chciałbym zapowiedzieć dla osób, które oglądają teraz, że będę nagrywał najprawdopodobniej też remasterowaną wersję Mafii 1. Także jeśli chcecie serię z tej gry, to dajcie znać w komentarzach. Jeśli nie chcecie, to nie dawajcie, ale jest tam dużo takich rzeczy związanych z motoryzacją, są wyścigi starych samochodów, są bardzo fajne te samochody, jest też trochę strzelania i no, jest to remasterowana wersja gry, która kiedyś zrobiła na mnie ogromne wrażenie, którą uwielbiam, więc zdecydowanie chciałbym sobie w nią zagrać. Myślę, że fajnie by było zagrać razem z wami. No dobrze, a my wracamy sobie do Drivera San Francisco i wiecie co? Tak wpadłem na pomysł, a co by się stało, gdybym wziął udział w jakimś wyścigu, jeżdżąc na przykład jakimś takim dziwnym pojazdem, powiedzmy nawet autobusem. Czy dałbym radę to ogarnąć? Tutaj mamy jakiś właśnie taki dziwny wyścig. Ukończ pierwszy albo drugi. Okej, no dobra, no to szukamy jakiegoś takiego dziwnego samochodu. Proszę bardzo. Nie jestem pewny, czy w ogóle da się wziąć udział takim samochodem w wyścigu. No sprawdzimy sobie to koniecznie. Dobra, let's go. Ukończ pierwszą. Odblokowuję Chevrolet Chevelle SS. Proszę bardzo, czyli coś tutaj można wygrać. Fajnie. No okej, ale opcja jest taka, że będę musiał dwóch kierowców dostarczyć na podium. No ścigam się normalnie tym autem. No ciężko będzie wygrać nawet z takimi klasykami. Mimo że teoretycznie mógłbym ich jakby spychać, to dogonić będzie ciężko, prawda? Ale zobaczmy, no zobaczmy. Na razie jadę normalnie, na razie się fajnie ścigam. Jest w porządku. No, tego typu misję można szybko zakończyć. Po prostu likwidując przeciwników, z którymi się ścigamy. Ale poczekaj, bo tak, przyspieszenie no mamy słabe. To jest samochód ciężarowy, bardzo ciężki, ale prędkość maksymalna wcale nie jest taka zła. W dodatku raczej żaden samochód ruchu ulicznego nie przeszkodzi nam w tym, aby... Zobacz. Aby przyspieszać dalej, prawda? Więc to wcale nie jest taki dobry wybór. Znaczy, to jest zły wybór, ale dobry to on też właśnie nie jest. No nic, próbuję się ścigać. Mam nadzieję, że właśnie oni gdzieś tam będą zwalniać w ruchu ulicznym. Ja ruchem ulicznym nie muszę się za bardzo przejmować, jak widać. Mogę jechać normalnie. Ty, jeżdżą już po drodze te Lamborghini Jabla chyba. Widziałem, że coś tam skręcało, tak? To chyba był jeden z nich. Właśnie to jest fajne też w Driverze, że co chwilę jakieś nowe samochody na drogach się pojawiają. I pod koniec gry już na drodze jest naprawdę bardzo, bardzo różnorodnie i możemy przebierać w wielu, wielu samochodach. I patrzcie, udało mi się dogonić tych ziomeczków właśnie chyba dzięki temu, że jakoś specjalnie tym ruchem ulicznym nie muszę się przejmować. No, przy takim zderzeniu z osobówką tracę około 10 km na godzinę. Zobaczmy, o tak, patrzcie, oni gdzieś tutaj skręcają, oni omijają ten ruch. Jest 12 checkpointów na 17. No, dla mnie najgorsze są ostre zakręty, bo wtedy muszę ostro hamować i dużo prędkości wytracać. A pozyskiwanie prędkości w tym samochodzie to naprawdę nie jest dobra rzecz, jak widać. No i co, mamy 14 checkpoint, no to nie, no tutaj już chyba będzie ciężko coś osiągnąć z tym samochodem. Zacznijmy sobie od numeru 1. A, czekaj, ja nie, źle zrozumiałem cel misji, bo tutaj wszyscy są na czerwono. Ja muszę dojechać albo drugi, albo pierwszy, bo to są te jedne z pierwszych misji, które są po prostu łatwe, no i tutaj mamy obniżony poziom trudności, więc jak skończymy na drugim miejscu, to też nic się złego nie stanie i zaliczymy jakby zadanko, nie? Kurde, ale pędzą już tutaj na tej drodze, to jest taka długa, prosta.
pięknie. Dobra. Może uda się jeszcze następnego, a już nie. Wbrew pozorom, ciężko jest niekiedy trafić te samochody ruchu. O, tak. O, tu już meta. No nic, robimy to. Proszę bardzo. Pięć sztuk na łapę. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Tak jest trudniej. Podchwytem trudniej jest, z bokiem jest łatwiej. O kurde. Ale ciężkie, ja pierdzielę. Patrzcie, w ogóle próbuję teraz ich rozwalić. To śmiesznie wygląda, bo tak, ścigają się takie normalne, powiedzmy, samochody wyścigowe, a tu jedzie taka ciężarówka wielka. Chyba jednego już rozwaliłem. A, i teraz, a nie, dwóch jeszcze zostało. Tak, dwóch jeszcze zostało. Już są mocno uszkodzeni, więc jak będą mnie wyprzedzać, no to wtedy ich rozwalimy. Co wy na to? Pyk. Dobra, to też nie było dobre. W ogóle mówię wam, oni tak zajebiste uniki robią, te boty znaczy się. Naprawdę. Nieraz gościu tak przedriftuje. O, pasz tutaj, widzisz? Widzieliście, jak przedriftował, kurde, zajebiście takiego power slide'a zrobił. Normalnie przekozaki są te boty w tej grze. Już tam pomijam, że to się fajnie jeździ w ogóle, ale przekozackie są te samochody, co się ścigają. Patrz, jak tam kurde driftuje jakoś bokiem, nie? Jakby oblicza, jak ma ominąć jakiś samochód ruchu ulicznego, to jest niesamowite. Ale ciężarówki to ty, gościu, nie ominiesz. Dobra, wyprzedził mnie, no Camaro jednak jest delikatnie szybszy od samochodu ciężarowego. Nie wiem, co ja tam przewożę w ogóle, czy to mleko, czy coś? Czy to jakieś paliwo? Nie wiem, czy tutaj właśnie może wybuchnąć na przykład cysterna z paliwem. Dobra, trochę go zatrzymaliśmy, ale to jest kurde Camaro, to ma zajebiste przyspieszenie. No zaraz się znowu podniesie, a zanim moja ciężarówka wstanie na nogi. Zobaczcie, widzicie, jak to śmiesznie wygląda? I ty, ciężarówka mnie ominęła. Sam siebie ominąłem. Tak mi to trochę przypomina czasy, kiedy nie było jeszcze za bardzo internetu i nie można było grać online. To takie gry, w których właśnie można było porywalizować sobie jakoś, udając, że się gra z innymi graczami, były fajne. I to, że na przykład jedziemy sobie samochodem i jakieś inne samochody się z nami ścigają, a my możemy wejść w ten taki tryb, powiedzmy, drugiej osoby, gdzie wcielamy się w postać jakiegoś bota, który z którym się zderzamy potem z tymi przeciwnikami, to był taki multiplayer dla ubogich, no. I teraz patrz. Pyk. No i teraz to tak. I patrz, tu na skrzyżowaniu nie muszę się niczym przejmować. Cyk, puch. Proszę, bardzo. I zakończony. Cieszę się podwójnie, bo kurde, nie muszę robić tych ćwiczeń. One dają trochę w kosie. Jeszcze dzisiaj byłem na siłce. Dobra, to co? Bierzemy sobie teraz zadanko, bo tak sobie pobawiliśmy się tymi pojazdami. O, przypomniałem się, jak kamerę zmienia, bardzo dobrze. Weźmy sobie tak, co my tu mamy? Mamy na pewno jedną misję Tenera. Chodźmy sobie tutaj zobaczyć, o co chodzi. This is Levine and Dyson. All units, there's been a break-in at the South Court showroom. Four vehicles due to be auctioned this evening were stolen. But this is Levine and Dyson dispatch. Why are we in on this? It's for charity, Levine. A police charity. Ignore him, dispatch. We got this. Dobra, lecimy. Czy ja dobrze usłyszałem Lawina? Tak brzmi to trochę jak jakieś damskie imię czy coś takiego. You got a point. Okay, someone else will get this. Okej. Dobra, szukamy. Znajdź pojazdy.
Dostarcz pojazd do ciężarówek. Okej, dobra. Tutaj mamy... Ale do których? Zobaczmy najpierw. Tu mamy jakiś najbliżej pojazd. Uuu! Superowo. Dobra, mamy... Co? Ile tu jest kilometrów? Gdzie to jest? Zresztą daleko było. A zobaczmy, jak się przesiądę do tych samochodów, bo może tamta Porszawa sobie dojedzie. Gdzieś tam bliżej tego samochodu. Hey, who are those guys? Those guys? Get it together, Marcel. It's time to stop. Don't scratch it. Hey, you're right. Gotta keep the sale price up. Sorry, Mac. I got other plans. It's Raul. Hey, come on. Just to give those guys the car. This is what they pay for. Dobra, to jest Aston Martin DB5. Tak? DB5, no. Z Jamesa Bonda kojarzę go, bo on w Fordzie Horizon był też w DLC. Dobra, musimy sobie trochę pomóc. O! Ciężko ich trafić. Ile mamy czasu? Mamy 4 minuty na dostarczenie wszystkich samochodów. To jest trudne zadanie. No, trzeba dojechać do samochodu, do tej ciężarówki, do czego? Jakby 1000 ileś tam metrów, 1200 metrów, nie? To jest sporo! Jak poleciał! Ej, what? Oni też na tą rampę skoczyli! Dobra. Jest ciężarówka. Teraz chyba musimy wjechać na rampę w tył, nie? Albo co? Teraz zobaczymy. A jest otwarta, dobra. I will hit you in the mouth, Marcel. Tamten jeszcze za mną wleciał. Wjechał. Gościu, co jest? Okej, okay, mamy jeden samochód odzyskany. Co to jest? A, to jest Lancia Stratos chyba. Stratos. Fajne auto, ale powiem wam, że jak gram sobie w jakieś tam rajdówki różne, to za każdym razem ten samochód prowadzi się tragicznie, wiecie czemu? No bo tu mamy napęd na tył! I w grach rajdowych, jak mamy rajdówkę z napędem na tył, to się trzeba bardzo, bardzo dużo kierownicą nakręcić, nie? O, 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 o! A jak mamy samochód na cztery koła, to jest spoczko. Dobra, jak jedziemy? Chyba tutaj sobie pojedziemy, będzie trochę szybciej, mamy takie offroadowe trochę zadanko teraz, żeby tutaj szybko sobie myknąć. Chociaż nie, tu jest trochę bruku. Sobie pojedziemy, pyk. Zostało chyba połowa czasu, nie? Fajna ta Lancia Stratos, w ogóle jestem fanem takich mniejszych samochodów, powiem wam. Samochody sportowe ogólnie z natury są małe, żeby jakby miały jak najlepsze osiągi, czyli jak najniższą wagę. Jak najlepszy stosunek masy do mocy. Raczej na korzyść mocy, no nie? Ale różnie to bywa. Czasami w takim samochodzie, który waży powiedzmy 900 kg, nie potrzeba nawet dużego silnika. Wystarczy jakieś dobre, mocne 1.8 i daje czadu, kurde. Weźmy sobie na przykład taką Toyotę MR2. Dobra, co my tu mamy? Kurde, zniszczony mocno. Dobra, gdzie tu mamy? A, rozumiem. Dobra, jak weźmiemy sobie... Musimy sobie mapkę powiększyć. Idziemy tu autostradą, czy co to jest? Po prostu szeroką drogą. Najpierw... Może zrobimy jump? Nie, lepiej nie, bo on jest zniszczony mocno. Tutaj dosłownie na hita jest. No może na dwa. To jest samochód sportowy, one się bardzo szybko niszczą. W tej grze i w życiu też. Okej. No i teraz gdzieś tutaj w lewo. W ogóle nie widziałem, czy tutaj w tej grze jest Subaru WRX STI. Z 5 roku, wiecie, o którą Subarkę mi chodzi? Nie wiem, czy tutaj w ogóle jest Subaru. Strasznie dużo licencjonowanych samochodów jest w tej grze, no nie? Tak. Bardzo dużo.
Dobra. Tak, musimy dostarczyć jeszcze jeden samochód, czyli tą Porschawę albo tego Rufa. Kurde, pojechał chyba jeszcze dalej niż był. Spróbuję go dostarczyć. Mamy na to 40 sekund. To jest... Nie, nie mówcie, że będzie znowu porażka. 1500? Gdzie to jest? Kurde, 30 sekund, no nie! O, fuck! Niemożliwe! Ja już po treningu dzisiaj jestem! O, fucking shit! Ale spoko, wziąłem sobie całą butelkę wody w razie czego. Wiecie, jak się ćwiczy, to nie, kurde! O, fuck! Dobra, widzę już cel. Nie no, 10 sekund, nie zdążę, nie ma szans! 7. Co tak? Po co na czas dostarczać te fury? O fuck, dawaj, o damn! Dobra, no słowo się rzekło. Robimy, kurde. Raz. Raz. Dwa. Dwa. Trzy. Trzy. Cztery. Pięć. O kurde. Myślicie, że 5 to za mało? Ale będę miał za kwasy. Nie no, nie będę miał. Ćwiczę też biceps. Dzisiaj chyba też robiłem. Ja pierdziel. Nie mam sobie normalnie grać. Aha, to już muszę to... Ej, what? Za szybko wjechałem w samochód. Ej, za szybko wjechałem w ciężarówkę. I what? Zatopiłem się w nią. O co chodzi? No nie, gościu! Da, znowu nie... Niemożliwe! Ej! Co mam zrobić teraz? Czekaj, może jakoś wyjadę... Co? Zrobiłem! Okej, zrobiłem! Okej, dobra, dobra. Wjechałem pod ciężarówkę, gościu! Okej, Lambos. Lambos, szybko Lambos. Dobra, uwaga, ostatni pojazd. Lancia, chodź tutaj. Mam nadzieję, że tym razem się uda. Jak tu pojechać? Czekaj, czekaj, czekaj. Tu chyba będzie lepiej, tu chyba będzie lepiej. Minuta, o kurde, znowu mało czasu. Pojedziemy sobie tu kawałek. Serio? Serio? Tutaj sobie pojedziemy. Będziemy mieli prostą drogę do ciężarówki, teoretycznie. Ale będziemy mieli szutrem. No, niby Lancia Stratos powinna sobie z tym poradzić. W końcu mamy silnik centralnie, napęd na tył. Nie powinno być źle. No, prawie do samej ciężarówki. Dosyć przyczepna jest tutaj, w tej grze. Hej! Hops, 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 nitro, nitro! 30 sekund, kurde! Kolejna seria będzie, czy nie? O, fucking shit! O nie! O nie! 20 sekund! Dawaj, dawaj, dawaj! Dawaj, dawaj, 17! Kurde! Słyszę, słyszę, już nakręcam! O, 11, 11, robię tylko się... Dawaj! Yeah! Who said charity can't be fun? Ach, już mnie zaczęły ręce boleć znowu! Jo, było blisko. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z Drivera San Francisco. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas na tym. Trzymajcie się ciepło. Na razie. Hejas.